Mówiliśmy o komunikacji ogólnie, o tym, jakie błędy są popełniane. I w sytuacji, kiedy już wiemy, jak zmiana będzie wyglądała, mamy już plan, co musimy robić, jak to będzie przebiegało, no to trzeba to zakomunikować już w bardzo konkretny sposób. Dlatego mówi się o exposé w zmianie, tak jak exposé premiera, który mówi, jak będzie wyglądała dana kadencja, jakie ma zamierzenia, jakie ma plany, na co powinniśmy się przygotować. Tak samo, jeżeli przeprowadzamy ludzi przez zmianę, no takie exposé trzeba wygłosić. Dlatego zapraszam do zobaczenia krótkiego fragmentu filmowego. Przepraszam panu. Przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zwołałem tutaj panów, żeby was powiadomić, że właścicielka Koborowa, pani Nina Kunicka, rozwodzi się z mężem. I dlatego odebrała od niego plenipotencję. Jedynym jej plenipotentem jestem ja. A ja cackać się nie będę. Wiecie już na pewno z gazet, że bank zbożowy jest jak lalka. Bo ja wszystko od tak trzymam za pysk. Robota to nie zabawa. Bo mnie trzeba tyrać. Bo ja za próżniactwo forsy spłacić nie myślę. Na zbity pysk będę wylewał darmo zjadów. A jeżeli się dowiem, że któryś z was robi jakieś machlojki, jeżeli przyłapię kogo, że robi coś na lewo, to będę wsadzał do ciupy bez żadnego pardonu. U mnie żartów nie ma. Zrozumiano? No. Przyjedzie tutaj pan Krzepicki, którego zrobiłem moim administratorem. Macie go słuchać we wszystkim. Ale ponieważ w dzisiejszych czasach i rodzonemu bratu ufać nie można, więc pomyślałem sobie tak. Jeżeli któryś z was zauważy tu jakiś kant i mnie o tym doniesie, to dostanie 5 patyków do łapy. A i podwyżkę pensji dam. Ja tu nikogo nie będę krzywdził. Będę dla was jak rodzony ojciec. Ale nabić się w butelkę nie dam. To wszystko do widzenia panom. Panie prezesie. No zadamiesz. Z tego, co pan prezes tu mówił. A pan zrozumiałeś to, co ja mówiłem? Tak, i dlatego... I dobrze pan zrozumiałeś? Dobrze, właśnie dlatego... No ja znam. Do roboty. Żegnam panów. Tak jak zobaczyliśmy na filmie, no, sytuacja była bardzo szczególna dla pracowników tegoż banku, ponieważ w istotny sposób zmieniała się postać szefa i no, istotne było, jak teraz to będzie wyglądało, jak nowy szef chce, żeby praca wyglądała, jakie są jego oczekiwania, no, z czym się musimy też liczyć w tej sytuacji. Kilka elementów bardzo charakterystycznych, oczywiście serial komediowy, więc przymrużeniem oka trzeba spojrzeć na pewne zachowania, pewne elementy tego exposé, ale jednak było to bardzo konkretne exposé szefa w zmianie. To, co jest istotne w całym tym fragmencie, co można zaobserwować, to to, że główna postać, menedżer, szef tej zmiany komunikował do odbiorców i raczej nie przewidywał jakiejś istotnej interakcji. Ona się pojawiła na końcu tego filmu, kiedy jedna z osób chciała dopytać o kilka kwestii. Nawet nie wiemy o co, ponieważ nie miała szansy dokończyć. Tutaj ten menedżer, świętej pamięci Roman Wilhelmi, odgrywający rolę Nikodema Dyzmy, no zdecydowanie uciął taką możliwość, zadał kilka pytań po to tak naprawdę, żeby uciąć możliwość dialogu. I to, co myślę jest ważne i warto w exposé rzeczywiście przyjąć sobie, układając exposé, że to ma być komunikacja jednostronna. Że to nie jest ten moment, gdzie prowadzimy dialog, dlatego że pamiętajmy o tych elementach, o których wcześniej już powiedzieliśmy, o tym, że przechodzimy przez różne fazy zmiany, o tym, że w różny sposób psychologicznie reagujemy, mamy różną możliwość wyjścia ze strefy komfortu do strefy ryzyka. Jeżeli mamy do czynienia z zespołem, który składa się z kilku osób, to może być kilka różnych reakcji. I to, co jest istotne, aby zachować poszczególne elementy przekazu,
w sensie takim merytorycznym, czyli przekazania konkretnych informacji, ale co o wiele istotniejsze, aby zbudować odpowiednie przyjęcie, odpowiedni stan, taki nazwijmy to emocjonalny, takiej gotowości sportowej do walki, to my musimy zarządzać tym procesem. On musi mieć konkretną dynamikę, konkretne elementy, które też wywołują określone emocje, określone postawy, albo też no, dają o wiele większe szanse, żeby tak to się zadziało. Dlatego warto jest na samym początku expose zapowiedzieć, że to jest komunikacja jednostronna, że słuchajcie, spotkaliśmy się po to, abym ja wam przekazał, jak to ma wyglądać. Podejrzewam, że będziecie mieli wiele pytań związanych z tą sytuacją, bo ja tak samo, myśląc o tej sytuacji, miałem wiele pytań i gwarantuję, że na wszystkie je odpowiem indywidualnie, po spotkaniu. Dzisiaj przy tym spotkaniu chciałbym krótko ze swojej strony powiedzieć wszystko to, co jest ważne na temat zmiany, a później indywidualnie, jeżeli będziecie mieli pytania, będę się z wami spotykał. To na samym początku expose powinno dość konkretnie i zdecydowanie jakby te kwestie ustawić, co nie oznacza, że nie będą się pojawiały pytania, ale wtedy o wiele łatwiej jest zarządzać tą sytuacją i wrócić do tej zapowiedzi, do tej umowy z początku spotkania. I co powinno tak naprawdę w takim expose się zawierać, jakie punkty powinniśmy zawrzeć? Pierwsza rzecz jest bardzo logiczna, ale ona też no, musi być mądrze zrobiona. Pierwsze to jest cel zmiany. Po co ta zmiana jest, oczywiście z czego ona wynika. Też mówiliśmy o kompasie zmiany, o sensie zmiany, dlaczego, co się stało. I co jest celem tej zmiany, co chcemy osiągnąć i w tym kluczu, o którym już wcześniej mówiliśmy, czyli tak naprawdę z uwagi na interes osobisty odbiorcy, czyli osób, do których komunikujemy dany przekaz, których informujemy o zmianie. Drugi punkt, który jest bardzo ważny, to to, jak proces tej zmiany będzie przebiegał. I tutaj, jeżeli mieliśmy dobrze zaplanowany, zgodnie z tym twardym modelem zarządzania zmiany DICE, no to jest konkretny czas przewidziany, też konkretne działania z podziałem na poszczególne role i tak dokładnie jak jest to możliwe, oczywiście w niezbyt długim czasie, tak żeby wszyscy z zainteresowaniem słuchali, natomiast no jeżeli mamy świadomość zmiany i uczestnicy, twoi pracownicy są na takim spotkaniu, no to raczej sytuacja jest poważna i większość jest jednak zainteresowanych poznaniem szczegółów. Dlatego te detale są ważne. Na tyle, na ile masz te detaliczne informacje, to je przekaż. Dlatego warto też sobie czy mieć ściągę jakąś napisaną, czy w formie wizualizacji z projektora, rzutnika, czy na flipcharcie wypisane te kluczowe punkty po to, aby nie pominąć żadnego z ważnych punktów, ale też, żeby wspierać się wizualizacją, aby ona była lepiej zrozumiana, lepiej odczytana przez odbiorców. Kiedy już opisałeś proces zmiany, jak on będzie wyglądał, co jest bardzo ważne dla mnie jako dla odbiorcy, kiedy ty mi komunikujesz zmianę, do jakiej mnie zapraszasz, z jaką ja muszę się zmierzyć jako członek zespołu, to dla mnie bardzo ważne jest, jakie są twoje oczekiwania. Czyli ty jako szef masz prawo, a nawet powinieneś bardzo szczerze i bardzo konkretnie powiedzieć, czego oczekujesz w tej zmianie. Oczywiście te oczekiwania będą dotyczyć takich klasycznych elementów jak zaangażowania, otwartości, próbowania, eksperymentowania, niepoddawania się, ale też informowania, co zauważasz jako pracownik. Więc te wszystkie oczekiwania, które masz, są bardzo istotne. Istotne są też oczekiwania związane z tym, jak mamy funkcjonować w zespole. Czyli wspieramy się wzajemnie, jeżeli ktoś ma duży opór, jeżeli komuś się bardzo coś nie podoba i no, ciągnie go do narzekania, mówiąc kolokwialnie, no to też trzeba o tym powiedzieć, że to jest oczekiwaniem twoim jest to, aby trudne rzeczy, które się dzieją, jakieś emocje, jakieś obawy, jakieś obiekcje, żeby z nimi przychodzić. Ja oczekuję jako twój szef, jako wasz szef, że jeżeli będziecie mieli różne obiekcje, to że od razu z nimi do mnie będziecie przychodzili, tak abyśmy mogli rozwiązać sytuację, znaleźć jakiś antidotum na to, po to, żeby to też nie wpływało negatywnie na zespół. Jeżeli powiedziałeś o swoich oczekiwaniach, to też powinieneś bardzo szczerze i bardzo uczciwie i zdecydowanie powiedzieć, czego nie będziesz tolerował, czego nie lubisz, czego się obawiasz, co cię złości
i co jest nie do zaakceptowania, kiedy my jako zespół musimy przejść przez trudną sytuację, przez sytuację zmiany. Jeżeli mamy przejść dobrze, skutecznie, no to są takie zachowania, postawy, które są szkodliwe dla nas i ty jako szef absolutnie będziesz pilnował, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. Dlatego na wstępie bardzo jednoznacznie mówisz o tym, czego nie będziesz tolerował. Jeżeli już powiedziałeś o tych po wcześniejszych punktach, to przechodzisz do kolejnego elementu, który jest związany z tym, że ty jako szef, czy osoba, która wprowadza daną zmianę, a lider danej zmiany, bierzesz w 100% odpowiedzialność w twojej roli, oczywiście to, do czego jesteś zobowiązany i to, co powinieneś dać, czyli zapewniasz o swojej dostępności. Ona powinna oczywiście być większa niż w standardowej sytuacji, ponieważ do szereg osób może mieć więcej pytań, więcej wątpliwości, może potrzebować większej ilości informacji niż standardowo to jest, dlatego no, twoja dostępność musi być większa i dodatkowo musisz zapewnić o wsparciu, czyli o tym, że będziesz dostarczał wiedzę, że będziesz dostarczał szybkie informacje, jeżeli nie wiem, dwie osoby wymyślą, jak sobie radzić z danym wyzwaniem, to od razu te informacje przekażesz pozostałym pracownikom, czyli będziesz dawał takie wsparcie. Wsparcie również czysto ludzkie, czyli jeżeli ktoś będzie miał trudniejszy moment emocjonalny, no to dasz wsparcie takie, no nazwijmy to psychologiczne, ale po prostu jako szef będziesz z tą osobą, będziesz to zauważał, będziesz poświęcał czas na to, żeby po prostu porozmawiać, żeby ktoś poczuł się bezpieczniej w tej sytuacji, jeżeli będzie miał jakiś moment kryzysowy. Jeżeli oczywiście te punkty wypełniłeś dobrze i widzisz, że słuchający ciebie jakby podążają za tą dynamiką tego exposé, to już nie trzeba nic więcej, że jakby widzisz pewną gotowość do działania i nawet jeżeli miałeś kilka punktów więcej przygotowanych, nie musisz ich realizować. Ważne, żebyś powiedział, w takim razie słuchajcie, najbliższe kroki, jakie nas czekają, to aby każdy, jak teraz wrócicie do swoich biurek z tego spotkania, to żeby każdy przygotował listę 4 osób, z którymi może się skontaktować, aby poinformować na przykład o tym, co teraz będziemy robić. 10, może 3 osób, czyli proste pierwsze kroki, które każdy z pracowników może wykonać. Jeżeli te wszystkie punkty zrealizowałeś, to exposé powinno pójść w miarę dobrze. Nie przejmuj się tym, że nie wszędzie będziesz widział entuzjazm na twarzy, bo są fazy zmiany, tak? Faza zaprzeczania, oporu. Dopiero później będzie eksperymentowanie, więc na to przyjdzie czas. Ważne jest, żeby było to usłyszane i żeby był ten ostatni punkt, czyli pierwsze kroki i żebyś widział gotowość i pewne zakontraktowanie. OK, czy umawiamy się na to? Tak, dobrze. To w takim razie ruszamy i jutro albo dzisiaj jeszcze pod koniec dnia porozmawiamy o tym, co udało się zrealizować z tych pierwszych kroków. Czyli przypominając w exposé, powinieneś powiedzieć o tym, że jest to komunikacja jednostronna. Jeżeli będą pytania, to zapraszasz na indywidualne spotkanie, jesteś absolutnie dostępny. Pierwszy punkt, taki kluczowy już tego spotkania, to cel zmiany. Jakie są korzyści, jakie będą konsekwencje, zarówno pozytywne, jak i negatywne, czyli więcej pracy, nowe rzeczy, których się trzeba nauczyć. Kolejny punkt, drugi, to opisanie procesu zmiany. Trzeci punkt, oczekiwania, jakie masz wobec swoich pracowników. Czwarty, czego nie będziesz tolerował. Piąty, zapewnienie o dostępności i wsparciu ze swojej strony. I szósty punkt, pierwsze kroki, jakie są do wykonania. Jeżeli tak to zrealizujesz, najprawdopodobniej możliwie dobrze przygotujesz ludzi do zmiany i przekażesz, dasz taki dobry start w tym swoim exposé.